Witam Was bardzo serdecznie na kanale Carb Hobby po raz pierwszy w 2016 roku. I tak zgodnie z planem ten pierwszy filmik będzie poświęcony losowaniu i wyłonieniu zwycięzców w trzeciej edycji konkursu na moim kanale. Na początek może trochę statystyk. Liczba 1000 subskrypcji mojego kanału została przekroczona, zatem tak jak obiecałem, dodatkowy bon w wysokości 100 zł dołączam do tej 15 nagrody, zatem będzie on do wykorzystania w moim sklepie w kwocie równo 200 zł, no i plus dodatkowe te jakieś tam gadżety, które widzieliście na tym filmiku konkursowym. Natomiast przy okazji też kanał przekroczył liczbę 100 tysięcy wyświetleń. Natomiast odnośnie tego filmiku konkursowego, miał on ponad 160 łapek w górę, 4 tylko w dół, do tego ponad 80 komentarzy, tutaj właśnie z tymi informacjami konkurs plus Facebook, to te osoby zamieszczały, które chciały wygrać dodatkowe opakowanie moich pop-upów. Dostałem od Was z kolei 110 maili z odpowiedziami na pytania konkursowe, z czego 5 musiałem usunąć, bo były to podwójne maile. Zatem 105 osób weźmie udział w losowaniu. Natomiast miałem tutaj duży problem i praktycznie go nawet nie rozwiązałem do końca, a mianowicie powiązaniu tych odpowiedzi Waszych przesyłanych na maila z tymi informacjami, komentarzami właśnie pod filmikiem. Ponieważ no, ktoś powiedzmy pisał maila pod imieniem, nazwiskiem, natomiast jako mój subskrybent i osoba komentująca, zostawiająca tą informację w Facebook, konkurs plus Facebook, już była to jakaś nazwa swoja czy login. Także no, udało mi się 45 osób powiązać jakby. Tak też tutaj taka od razu uwaga, jeżeli wylosuję osobę, która jakby nie została powiązana z tą informacją, a udostępniła ten filmik na swoim profilu facebookowym, to po prostu proszę o tym wspomnieć podczas wysyłania maila do mnie ze swoimi danymi adresowymi do wysyłki nagród i wtedy jak najbardziej te pudełeczko pop-upów dołączę. No cóż, nie przedłużam, przechodzimy do losowania. Przeprowadzę teraz losowanie. Jak widzicie, podzieliłem ekran na pół. Po jego lewej stronie mam przygotowaną listę osób, która wzięła udział w tym konkursie. Jak widzicie, 105, tak jak wcześniej mówiłem. Natomiast zwróćcie uwagę tutaj na te imiona, nazwiska pogrubione i podkreślone. To są właśnie ci subskrybenci, których udało mi się jakby powiązać ich ten mail z odpowiedziami na pytania konkursowe. I dodatkowo ten dopisek w komentarzu konkurs plus Facebook. Natomiast tutaj po prawej stronie mam przygotowany generator losowy liczb. Zaznaczyłem już tutaj cyfrę 15, czyli tyle, ile mamy zestawów do wygrania w tym konkursie. Jak również tutaj przedział od 1 do 105, czyli tyle, ile wyniosła liczba osób tutaj startujących w tym konkursie. Jeszcze może tylko wspomnę, że jak już kliknę generuj, to tutaj na górze pojawi się ciąg liczb i te nagrody z konkursu, które widzieliście w tym pierwszym filmiku, będą według kolejności jakby przyznawane, czyli pierwsze 10 osób wylosuje te zestawy przedstawiane, właśnie jednakowe, natomiast te kolejne 5 nagród, łącznie z tą ostatnią w wysokości 200 zł z tym bonem, ostatnia osoba tutaj na tej liście, która się teraz wyświetli z tymi numerami, ją po prostu wygra. OK. Decydująca chwila. Klikamy generuj i mamy już. I tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Do numeru 88 to jest pierwszych 10 zestawów. I tak. Tutaj na liście numerek 27 to jest Dariusz Czaban. Pierwsza nagroda. Druga 89. 89, przechodzimy, 89 to jest Rafał
Kruszka. Dalej 93 to jest Witold Modry. 95 tutaj jest właśnie jakaś nazwa, login jojo 123, serwerowy Minecraft małpa gmail.com. Teraz 41, czyli lecimy do góry. 41 to jest Adam Kościelski, 90 numerek, znowu do dołu lecimy, jeszcze niżej. 90 to jest też tutaj mail jakiś mmariusz@interia.pl, to jest numerek 90. 23 numerek, 23 Michał Klimecki. 56. 56 to jest Karol Wiśniewski. 75 na liście numer to jest Mrozek Katarzyna. O, tutaj odznaczę. Dalej, ostatni numer z tych pierwszych 10 zestawów to jest 88. Kolejna kobieta to jest Marietta Wachowiak. I teraz 5 tych zestawów tutaj inaczej już podzielonych. Numerek 68. 68, 68 to jest Aleksandra Szatyłowicz. No, jak widzimy, kolejna kobieta, która wzięła udział w konkursie. Bardzo mi jest miło. 54 to jest Bartosz Killer. 44 Arkadiusz Semeniuk. 78 78 Dominik Krasucki. I numerek 5, czyli bon na 200 zł w moim sklepie Card Market. Numerek 5. Maciej Kosiński. Ok, także gratuluję zwycięzcom i na koniec jeszcze kilka informacji tutaj technicznych, jak odebrać nagrody i co należy zrobić, żebym mógł je Wam przekazać. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję wszystkim zwycięzcom w tym konkursie i jednocześnie proszę Was o kontakt. Piszcie na adres redakcja@karphobby.pl i w mailu podajcie swoje dane do wysyłki. Natomiast jeżeli chcecie sobie przypomnieć, co było do wygrania, jakie nagrody do Was pojadą, obejrzyjcie jeszcze raz filmik konkursowy, gdzie pokazywałem te wszystkie zestawy. Natomiast tutaj te osoby, jak wspominałem wcześniej, których nie udało mi się powiązać, a udostępniły ten film konkursowy na swoim profilu Facebook, też napiszcie o tym w mailu i wtedy te pudełeczko dodatkowe pop-upów oczywiście też do Was w paczce pojedzie. I jeszcze taka jedna informacja techniczna, bo tutaj nauczony jakby doświadczeniami z pierwszego konkursu na moim kanale. A mianowicie wtedy jedna osoba nie zgłosiła się jakby po odbiór nagrody. Pisałem potem do niej jakieś maile przypominające, bez odzewu i wtedy tą nagrodę przekazałem na kolejny konkurs. Tak więc, żeby teraz taka sytuacja się nie powtórzyła, to powiedzmy daję taki okres 2 tygodni na kontakt ze mną w sprawie odebrania nagrody i podania tych swoich właśnie danych do wysyłki. I tak do 24 stycznia, to jest niedziela włącznie. Przez ten czas, jeżeli ktoś nie zgłosi się po swoją nagrodę, a powiedzmy też po pierwszym tygodniu będę pisał jakieś maile przypominające, to wtedy po minięciu tego okresu skontaktuję się z kolejną osobą na liście i będę chciał przekazać po prostu taką nieodebraną nagrodę innemu subskrybentowi mojego kanału, żeby po prostu już ich nie przetrzymywać na kolejne konkursy. I na koniec jeszcze chciałbym bardzo serdecznie podziękować i jednocześnie przypomnieć sponsorów naszego konkursu, którzy ufundowali nagrody. I tak, pierwszym z nich jest sklep Duxon Shop, drugim sklep Crazy Carp, trzecim sklep Rockward,
oraz firma Fox International, no i moja firma Fish Food Plus, sklep Carp Market. Także dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam już na kolejne filmy tutaj na moim kanale i na pewno będą to już tematy stricte karpiowe o wyrobie kulek proteinowych. Także zapraszam, do zobaczenia, cześć.